Nie mieliśmy okazji wcześniej złożyć życzeń. Także, szanowny panie marszałku, z okazji pańskich urodzin w imieniu całego projektu Gadka Senacka chciałabym złożyć panu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, bo to ono jest najważniejsze. Wytrwałości w dążeniu do celów, siły, by zmienić to, co można i w ciszy odnaleźć swoje myśli i marzenia. Siły napędowej do codziennych obowiązków, entuzjazmu do wyznaczonych sobie celów, celów i planów. Dużo miłości, szczęścia z drobnych rzeczy, by w codziennym pędzie nie zapomnieć o małych drobiazgach, które uszczęśliwiają pana każdego dnia. Niesamowitych ludzi wokół siebie. Spokoju i wytchnienia, żeby nie zadręczał się pan drobnostkami i negatywnymi emocjami. By docenił i był wdzięczny za wszystko, co zdążył już pan osiągnąć. Pomyślności w realizowanych celach i planach. Więcej odwagi i pewności siebie, ale przede wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń. 100 lat. Dziękuję bardzo. No niby w polityce da się wszystko przewidzieć, ale tu naprawdę mnie zaskoczyliście. Jestem bardzo wzruszony i bardzo wam dziękuję, bo takie nawet życzenia urodzinowe to jest dowód na to, że nasza praca tu jest potrzebna, że cały czas pamiętamy, że to my jako politycy mamy służyć ludziom, a nie odwrotnie, jak niektórym się wydaje. I traktuję te życzenia jako inspirację do dalszej pracy. Dziękuję bardzo.